Jesteśmy pod bramą brandenburską. Jest tutaj właśnie największe zebranie kibiców. Fortuna. Zawsze. Kiedy chcesz coś przeżyć. Widzowie, jesteśmy w Berlinie na meczu Polska-Austria. Pokażemy wam kulisy tego spotkania, jak i strefy kibica, także zapraszamy was na vloga. Coś niesamowitego, musicie to obejrzeć. Zobaczymy, czy Austriacy wiedzą, czy znają powiedzenie Darol 2. Today Austria will be smashed and crushed. Smashed and crushed. Remember Poland win today! Jedziemy dzisiaj, panowie, pełen doping. Pełna pika. Idziemy razem, zbieramy wszystkich Polaków! Hej, Austria! Słuchajcie, czas na krótki quiz piłkarski. Zaczynamy, słuchajcie. Zieliński, no. Dobrze. Zalewski. Łatwe. Lewandowski. Pazdan. Bednarek. Dobrze, eksperci. Wszystko trafili, panowie. Dzisiaj, właśnie w tym momencie, do Berlina jedzie Mariusz Pudziel-Pudzianowski. Polska górą! Polska górą! Jean-Paul II. Jean-Paul II is our saint, so today we are winning the game. What is history of this t-shirt? I got it from my friend, he is there, for my birthday. My birthday was 2 days ago, so I think... Happy birthday! Thank you very much. I think Nikola Zalewski is giving me a birthday gift today and he's calling... Czekaj, jesteś Polakiem! Tak. Jan Paweł II jest duchem z nami, jest siła. Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłeś! Nie zapomnij, gdzie się urodziłeś! Bo w pamięci jest siła zaklęta, więc pamiętaj, synu mój! Co dzisiaj zrobimy z Austrią? Króciutko. Szczerze? Na łopatki położymy. Czy powiem tak szczerze, tak 3-1. 3-1. Bez litości, chlastamy ich. No dokładnie. Kto wygra mecz? Polska! Kto strzeli dzisiaj? Myślę, że lewy. Lewy? Tak, Buksa. Po kontuzji może być Buksa, tylko żebyśmy wygrali. Wygramy. 2-0 dla nas, musi mieć 3 punkty. Dzień dobry. Thank you, Neymar, thank you. Yeah. Polska, say Polska. Yeah, say Polska. No, dużo się dzieje, już nastroje z wesołych śpiewanych robią się coraz bardziej napięte. Co wcale nam nie przeszkadza. Hej! Hej! Zawsze i wszędzie! Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! No tego musi znać. Zalewski. Ajajaj, Zalewski znany. Tak jest. Kręci w głowach dziewczyn, nie? Jak nastawienie przed meczem? Bardzo dobre, wygrywamy 2-0. Tak, kto strzeli? Robert i Adam Buksa. Jak ci się atmosfera podoba? No to jest coś niesamowitego. Atmosfera jest zajebista tutaj, naprawdę. Jeszcze będzie nas więcej, bo przyjeżdżają chłopaki. A skąd przyjechałeś? Lecimy ze Świdnicy. Pozdrawiamy Świdnicę. Nie wiem, jak Tusk wygląda. Nie wiedziałem, gdzie o piłkę chodzi. No kurwa, no nasz piękny bramkarz. No jak kurwa. Wojciech Szczęsny. Tak. No. Tańczymy labada, labada, labada. Tańczymy labada. Jedno koszulka, Szczęsny! Fortuna, zakłady bukmacherskie z kodem Lizak 300 zł zwrotu. Dla kogo ta róża? Dla Austriaczki, tylko szukamy ciągle jeszcze ładnej, wiesz? No i to może być ciężko. Jak no, widziałem, to może być ciężko. Ale chcesz wziąć Austriaków dzisiaj sposobem, tak? A oczywiście. Na Polaka. Wiesz, na Polaka. Tak, być romantykiem, a potem im bić sztylet. Trzymaj bardzo się. Mi się to podoba. Trzymaj się, miłego meczu. Ja cię nie znam, bo jestem za stary. Okej. Okay. Ale wysłałem zdjęcie, moja córka mówi tak. Lizak? Jezu, tata, nagraj. Niech to tworzy, że ty się z nim widziałeś. Dziękuję. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Polska gra. Polska biało-czerwoni. Na tym peronie wsiadają tylko Polacy. Austriacy na piechotę, na stadion. Kto nie skacze, ten za Austrią. Hej. Jedziecie panowie tam z kopinkiem. Popatrzcie klasę. Polacy gramy u siebie.
Super, wygramy 3-0. Podzielimy punkt na pół. Polskie 3 punkty, Austrii chuj. Pozdro. Pyrol, Mekambe, Mambepe, Mokembe. Teraz zbliżamy prosto na stadion i pokażemy wam, jak to wszystko wygląda z widoku trybun. Dawaj, dawaj. Jedziesz. Strzelaj! Teraz? Ej, ja pierdzielę. Syndrom Milika. Nie no, słuchajcie, jaja sobie robimy. Lecimy dalej. Sali mokrzy, gardła zdarte. Słuchajcie, jesteśmy. Berliński stadion tuż za naszymi plecami. Za dosłownie półtorej godziny mecz z Austrią. Mecz o wszystko. Patrz, patrz, Dąbrowski. Z ziemi polskiej do Polski. Za twoim przewodem. Słuchajcie, okazało się, że Fortunka nie pożałowała i kupiła nam bileciki z takim małym VIP-em, no nie? To się tutaj nazywa Mayfield Village. I idziemy, zobaczymy, jak to wygląda w środku, bo już mam tak normalnie rozwalone gardło, że masakra. Lecimy. Puchar jest nasz! Test Wursta. Sosik fajny, taki słodziutki. Chyba, że też spoko. Ale... taka straszna mielona. Serio, my w Polsce mamy ogólnie super wyroby, no nie? Genialne. A tutaj patrz. Jak pasztet trochę, nie? Pasztecik taki. Who will play in the Euro final? I think we will see Netherlands against Austria. I think England. England? Yeah. Okay. From where are you coming? We are from Poland. Oh, so sorry. Who will become the Euro's top scorer? Mbappé? So it will be not a Polish player, I guess, because I'm really sorry you didn't make it to the final. Widzowie, misja Berlin zakończona. Niestety nie udało nam się wygrać z Austrią. Zostaliśmy pierwszą drużyną Euro, która odpada z turnieju, a która aktualnie mamy 0 punktów. Zawsze coś. Kolejny mecz z Francją. Dziękujemy wam za oglądanie vloga. Działo się gardła zdarte, ale powiem wam, że atmosfera naprawdę była genialna. Dla tej atmosfery było warto tu przyjechać. Tak, jeszcze tylko wyniki sportowe i słuchajcie, mamy wszystko. Dziękujemy wam, do zobaczenia.